Witam wszystkich w 41. odcinku końcówek piankowych. Zobaczymy prostą pozycję. Prostą, tak prostą, że aż wygrywa prawie każde posunięcie. Zacznijmy. Król C2, król C6, król D3, król C5 i król C3. Łapiemy pola obok piona. No, król B5 to źle. Król C6. Król D4. Król D6. E5 i wygrywamy elementarnie. Bierzemy piona i z dwoma pionkami wygramy. W zasadzie, jak spojrzymy na pozycję początkową, zawsze dojdziemy królem do D4. Pchniemy piona, wejdziemy na e4 i skasujemy czarnego piona. Pozycja była prosta. Zobaczmy pozycję nieco trudniejszą. Nieco trudniejsza pozycja wygląda następująco. Czyścimy całkowicie szachownicę, nie ustawiamy niepotrzebnych figur. I zastanówmy się, o co białe mogą walczyć. O co białe mogą walczyć? W tej pozycji białe ewidentnie walczą o remis. Król C6. Marsz piona nic nie daje. No zobaczmy, marsz piona. I czarne łapią pole kluczowe piona. Wygrywają go, ale czarny, biały monarcha zdąży stanąć na F4, kiedy czarny stanie na F6. Widzimy więc, że natychmiastowy marsz nic nie daje. Próba obejścia z drugiej strony. Król D6. Król F8. No nie można iść na D7, bo pion zrobi fru. Król E5. Król G8, król F4. I ponieważ są tylko dwa pola, biały zablokuje, próba powrotu. I czarny król nie ma pola E7. Wróćmy do pozycji początkowej. Co by było, gdybyśmy przeszli królem na D6? Okazałoby się, że jest to niedokładne, bo król E8. Jeżeli król pójdzie na C6, to już nie zdąży za czarnym królem. Dwa pionki tworzą pozycję trabocchetto, pada pion E5, ten dodatkowo daje białym wygraną. Więc jeszcze raz, jeżeli król D6, król E8, jeżeli król E5, wygrywa król D7, król D4, król D6 i król zajmuje pole E6 i zabiera białego piona. Widzimy więc, że gra wcale nie jest taka prosta i trzeba zaplanować sobie wszystko na samym początku. Zobaczmy kolejny przykład. Biały ma źle ustawionego króla z jednej strony, bo daleko od swoich pionów. Z drugiej strony król stoi blisko piona D7, a czarny król stoi na polu D3. Biały król nie może od tak sobie iść do piona D7, bo po król B4, król C4 już nie wygra. Nie wygra również po biciu piona. Czarny król
zdąży wygrać pion. Biały król musi iść w dwóch kierunkach. W kierunku piona D3, piona C5 i piona D7. O, w kierunku swoich pionów i w kierunku króla przeciwnika. I teraz nie jest dobre król B4, bo jest za wolne. Po król B4 nastąpi D4. I król jest przy pionach i wiemy, że czarny król nie zdąży zbić dwóch pionów, kiedy biały zbije piona E. Dlatego król idzie na C3, co jest lepsze. Król E7. Królu D4, bardzo sprytne posunięcie. Czarny nie bije piona D3, tylko chce zbić piona C5. Jednakowoż po król D6 czarny monarcha znajduje się w cugcwangu. Musi odejść od pionka C5. Białe biją i wygrywają. Dziękuję Państwu za uwagę.